Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mateusz, a dzisiaj jest ze mną Hubert. Dzień dobry, jestem. Mamy za sobą chyba szczyt sezonu preselekcyjnego, eurowizyjnego, dotyczącego wyborów piosenek. No i dość sporo się działo w tym tygodniu, mamy kilka premier i kilka preselekcji do omówienia. Od czego zaczynamy, Hubercie? Zaczniemy od jedynych preselekcji, takich prawdziwych preselekcji, które sobie omówimy. Będzie to oczywiście szwedzkie Melody Festivalen, który w zeszły weekend przeprowadziło Ander Hansen, etap drugiej szansy, a w ten zbliżający się weekend będzie czekał nas finał. Oj, działo się. Konkurs drugiej szansy przyniósł nam kilka niespodzianek. Pierwszy duel wygrał spodziewanie niespodziewania Alvaro Estrella. Ja stawiałem raczej na Lila Sister, ale no tutaj mi się wydaje walka była dość wyrównana. Jeszcze zanim o samych piosenkach też chciałbym w tym momencie powiedzieć o takim zaskoczeniu, które nas czekało w momencie, w którym oglądaliśmy całe show. Szwedzka telewizja, nie wiem z jakiej przyczyny, zdecydowała się zmienić format Ander Hansen, czyli zwycięzcy poszczególnych dueli byli prezentowani dopiero na samym końcu show. Moim zdaniem to było na niekorzyść całego programu, bo jednak to, że widzieliśmy jedną piosenkę, widzieliśmy drugą piosenkę, od razu mieliśmy głosowanie i wynik. I myślę, że to, że finaliści byli podawani na samym końcu, psuło te emocje, bo całość się przyciągała, niektóre duele nie były interesujące, a na samym końcu dostaliśmy taki natłok emocji, który nie był potrzebny moim zdaniem. Wydaje mi się, że to był jednak chwyt na to, żeby zachęcić widzów do oglądania od deski do deski, czyli i tak musieli obejrzeć wszystkie duele, żeby dowiedzieć się, jakie były wyniki końcowe. No to nie był plus, zdecydowanie. Troszeczkę bez sensu, fani byli przyzwyczajeni do danego formatu, ten format został zmieniony niespodziewanie na minus. Mówiąc o samym pierwszym duelu, tutaj było zaskoczenie moim zdaniem, bo jednak Szwedzi pokochali to Lila Sister i ich Pretender, więc spodziewałem się, że to będzie zwycięzca tego duelu, a tutaj zaskoczenie. You know that I... Na pewno na plus jest występ Alvaro Estrelli, który przeszedł trochę zmian. Jak się okazuje, na etapie półfinału nie wszystko działało dobrze i te obiekty znajdujące się za nim miały być green screenem, który nie został wykorzystany w każdym momencie. Myślę, że występ z Ander Hansen prezentował się znacznie lepiej niż ten z półfinału. Viva la forever! Ja jestem trochę rozczarowany, jakby Alvaro to jest okej muzyka, ale nic specjalnego. Chciałbym zobaczyć coś takiego jak Lila Sister w finale Melody Festivalen i szkoda, że im się nie udało, ale Alvaro jest poprawny, więc czy jestem zadowolony, ciężko powiedzieć. Ten duel był mi dość obojętny, szczerze mówiąc, bo to były dwie porządne piosenki, które nie wywołują u mnie żadnych większych emocji. W pierwszym duelu była mowa o jakichś emocjach, myślę, że nie było tego w drugim, dlatego że zmierzyli się tu ze sobą Paul Ray oraz Frida Green, która od samego początku wydawała się skazana na porażkę i ku zaskoczeniu wszystkich tak się stało. Dla mnie to było trochę emocji jednak, bo mimo że ja wiedziałem, że ten Paul jest pewniakiem do finału, to troszeczkę się bałem, że ten system głosowania, który jest w Melody Festivalu, jakimś cudem by tą Fridę wyciągnął, ale na szczęście Paul znajdzie się w finale i cieszę się, bo według mnie ten Missing Piece to jest jedna z najlepszych piosenek tegorocznego Melody Festivalu i trzymam za niego kciuki. Ja wiem, że on ma potencjał na jakieś przedostatnie miejsce finału, ale uważam, że zasługuje na więcej. Jest świetny, trzymam kciuki i mam nadzieję, że kiedyś da nam tak dobrą balladę, żeby ona pojechała. Zdecydowanie najciekawszym duelem z naszej perspektywy był ten trzeci. Zmierzyły się w nim Eva Rydberg i Eva Ross oraz Clara Kingensturm. Jak do tego doszło, nie wiem. Klara w finale, Ewy odpadły. Przepraszam, co? Jakby Ewy są tak fenomenalne, tak charyzmatyczne, tak świetne, tak świeże, jeśli można tak powiedzieć. A
przegrały z randomową panią z gitarką. Troszeczkę nie rozumiem, co się stało. Naprawdę, nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, jaki fenomen ma ta randomowa pani z gitarką, która z pewnego odpadnięcia w półfinale i to z jakiegoś 6. albo 7. miejsca nagle stała się 4. najbardziej słuchaną piosenką szwedzkiego Spotify, co jest dla mnie absurdalne, bo ona w tym rankingu przebija Erika Sade, Tuse i Dotter. Ja kompletnie nie mam pojęcia, jak do tego doszło i Christer Björkman, który chciał dać paniom chyba najłatwiejszą przeciwniczkę, nagle dał im przeciwniczkę, której się nie dało pokonać. No, nie wyszło do końca. Wiesz co, ja myślę, że niech wyślą tą Klarę na tą Eurowizję, będzie śmiesznie, może historia lubi się powtarzać i pani z gitarką znowu flopnie. Pozdrawiamy Ankę Floppendal. Tutaj mamy tych samych autorów, co w przypadku Ani Floppendal z 2010, więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Zapraszamy 11. miejsce w półfinale Szwecja. W 4. duelu mieliśmy 2 utwory od młodych wykonawców na szwedzkiej scenie muzycznej. Była tu Klara Hammarström oraz Efraim Lio. Szczerze mówiąc, to był duel, który mnie kompletnie nie obchodził. Jakby tam nie było nic, co przyciągnęło moją uwagę, ani Efraim, ani Klara. To było nudne, to było średnie. Niech sobie któryś z nich będzie w tym finale, ale nic tam na pewno nie osiągnie. No, nie wiem, czy to dobrze, że dali ich na sam koniec, bo no ja bym zasnął. Dzięki Ander Hansen mamy łącznie 4 dodatkowych finalistów, która dołącza do pozostałej 8. Mamy oczywiście przed sobą topkę, w której mieliście swój wkład, oraz również my zagłosowaliśmy. Będziemy sobie ją omawiać w całości, od dołu, tak jak zwykle. No więc, co się znajduje na naszym 12. miejscu? Zaszczytne ostatnie miejsce Melodii Festivalen. Dla nas zajmuje zespół Arvin Garn. Ja myślę, że tutaj Hubert powinien się wytłumaczyć, bo o ile widzę praktycznie 3-0, raz 1 punkt i raz 3 punkty, o tyle Hubert dał tych punktów aż 6. Dlaczego, Hubercie? Jestem fanatykiem takich szwedzkich szlagierów i Arvin Garn dała mi w tym roku dokładnie to, czego oczekiwałem. To jest fajne, to jest pocieszne, to jest przyjemne i myślę, że to jest utwór, którego potrzebujemy w tym roku. Może nie w Rotterdamie, no nie przesadzajmy już aż tak, ale moim zdaniem jest to jedna z lepszych propozycji, które mamy w finale tegorocznego Melfestu. Bardzo przyjemnie mi się tego słucha i myślę, że zasłużyło na te moje 6 punktów, czyli 5. miejsce. Jest mi przykro, szczerze mówiąc, że oni są w tym finale w ogóle. Nie podoba mi się ten utwór kompletnie. Jest nudny, jest przebojowymi warzywami Bond Duel. Gdy rosną na słońcu warzywa, na deszczu też, z natury nam smaku przybywa, to Bond Duel. Wyborne warzywa na twój stół. Dziękuję. Nie. Waszym zdaniem odrobinę bardziej przebojowy jest utwór Baila Baila od Alvaro Estrelli, który skończył zmaganie na 11. pozycji. Viva la forever, you and me together. When the sun goes down, we keep on baila baila. Viva la forever, you and me together. Tak jak mówiłem, to jest takie średnie. Jest to poprawne, bez szału.
I tyle. Nic tutaj więcej o Alvaro nie mam do powiedzenia. Ja mam nadzieję, że on kiedyś wyśle jakiś fajny latino bangier i pojedzie na Eurowizję, no ale nie w tym roku. Niech trochę jeszcze popracuje. Szczerze powiedziawszy, Alvaro Estrella to jest największe negatywne zaskoczenie tegorocznego Melody Festivalen. Ja po nim oczekiwałem bardzo dużo. W sensie nie czegoś bardzo ambitnego, ale czegoś fajnego, skocznego. Może nie do końca aż tak głupiego jak to, co dostaliśmy. Dlatego, że mamy tutaj coś, co po prostu razi. Ja naprawdę nie oczekiwałem po nim wielkiego hita, który wpadnie do wszystkich radiów na świecie, ale czegoś odrobinę mniej infantylnego niż Viva La Forever, You and Me Together, When the Sun Goes Down, We Keep on Baila Baila, Oh na 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 na, Oh na 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 na, And We Can Dance Away, Away, Away. No to jest toporne, to jest słabe, to jest nijakie. Alvaro nie powinien znaleźć się w finale tych preselekcji. Szczególnie, że wyeliminował Lil Sisty, którzy dla mnie byli zdecydowanie lepsi. Nie, no ten tekst jakby mnie aż tak nie raził. To chyba miało takie być proste dla przeciętnego słuchacza. Troszeczkę infantylne faktycznie przez to i powiedziałbym prostackie, ale no chyba taki był zamysł tego wszystkiego. Alvaro i tak nie wygra. Jakby to będzie walczyło pewnie ostatnie miejsce tych preselekcji. Ale no niech sobie będzie. Może kiedyś mu się uda dać coś bardziej zachęcającego. A czy zachęcająca była piosenka, która zajęła miejsce 10, czyli Klara Klingenström? Jak ona się tu znalazła? Nie mam pojęcia. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mam pojęcia, jakim cudem to zdobywa taką uwagę Szwedów. To jest tak lubiany utwór, kiedy to jest zwykła toporna radióweczka od pani z gitarką, co mieliśmy już wielokrotnie na Melfeście, co mieliśmy już wielokrotnie w różnych preselekcjach, a oni dalej idą w to samo. Faktycznie mamy tutaj język szwedzki, który jest bardzo przyjemny i bardzo się cieszę, że coś takiego jest w tym finale, ale ta piosenka nie jest na tyle dobra, by walczyć o wygraną. Chociaż myślę, że Klara może znaleźć się zaskakująco wysoko, patrząc na to, jak bardzo podoba się to samym Szwedom. Może nie jest to utwór, który zdobędzie wielkie wsparcie międzynarodowego jury, ale u widzów powinien być wysoko. Tak, myślę, że to jest taki materiał na bycie trochę melfestowym Michałem Szpakiem, czyli czołówka w głosowaniu publiczności, a jednocześnie gdzieś tam dno w głosowaniu jury. No ona nie będzie wysoko, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło, ale zobaczymy. No to, że ona jest w finale, to jest absolutny skandal, sanek z biedactwa, co oni ci zrobili, wam w sumie. Miejsce wyżej znajduje się Paul Ray oraz jego The Missing Piece. No Paul jest super, jakby na scenie uważam, że ta piosenka tylko zyskuje, ona jest bardzo melodyjna, ciekawa, może nie jest oryginalna, ale to jest coś, czego chce się słuchać po prostu. To zostaje w głowie, super utwór, trzymam za niego kciuki. Ja wiem, że on w tym roku również nie pojedzie, ale naprawdę, naprawdę uważam, że on ma gigantyczny potencjał. Pokazał mi to dwoma świetnymi piosenkami. To jest aktualnie jedno z nazwisk, które jest dla mnie absolutną czołówką Melody Festivalen i myślę, że w końcu Szwecja postawi na coś innego i to może być Pol. Pozycję wyżej, na miejscu 8, znajduje się Klara Hammarström. Ta piosenka jest po prostu dużo lepsza niż w zeszłym roku, ale nie sądzę, by to było coś, na co Szwedzi jakoś bardzo polecą. To powinien być utwór, który będzie walczyć na granicy takiego miejsca 7, 6, może 8. Nie widzę wielkiej gromady osób, którzy mieliby na to głosować. Nie zagłosowałbym również na Charlotte Perelli, która znalazła się miejsce wyżej. Ponad połowa punktów, które Charlotte dostała od jury, pochodzi od Piotrka, którego powinniśmy teraz zaciągnąć, żeby się wytłumaczył z tej decyzji, bo gdyby nie jego 12, to Charlotte skończyłaby gdzieś na 10 miejscu w naszej topce, a może nawet niżej. Ta piosenka jest po prostu okej. To jest taka typowa disco potupajka, jednak ta disco potupajka nie jest tak dobra, jak się spodziewałem. Bo szczerze powiedziawszy, uważam, że nawet The Girl z roku 2012, z którym spektakularnie flopła w półfinale, było po prostu lepszym utworem. I'm
tutaj nie ma nic atrakcyjnego. Nie ma nic, co mogłoby jakoś przyciągnąć widza, ani nawet nakierować w jakiś sposób ich wspomnienia z takich lat 90., kiedy Charlotte była w najlepszym okresie swojej kariery. No ten utwór jest stary. On brzmi, jakby był zrobiony 15 lat temu i to jest chyba największy problem. Kompletnie mi się nie podoba. Ja nie lubię takich klimatów. Myślę, że Piotrek to lubi dlatego, że tam jest Charlotte Perelli, a nie sama w sobie piosenka mu się podoba. On kocha starsze panie. Troszkę młodsze panie znajdują się na pozycji 6. Jest to oczywiście zespół The Mamas, który reprezentował Szwecję w zeszłym roku. Martwi mnie trochę hype, który się pojawił na mamuśki. Mimo, że je kocham, one na scenie są fenomenalne, to w tym roku czegoś mi brakuje. Jakby one rok temu miały super klimat, genialną energię, a w tym roku mam takiego flaka z tego, co było rok temu. Kompletnie mi się nie podoba. No i mam nadzieję, że mamusie nie wygrają jakimś spektakularnym jednym punktem jak rok temu, bo to już by była katastrofa. I kiedy w zeszłym roku one nie miały tak dobrej piosenki, to zyskiwały swoją energią na scenie. Tutaj nie ma niczego, za co The Mamas było kochane przed rokiem. Mamy totalnie losową piosenkę, mamy totalnie losowy występ i same mamusie, które nie do końca dobrze czują się na scenie, tutaj nie ma takiego fajnego feelingu, jaki był przed rokiem. To, jak bardzo nie podoba się nam propozycja The Mamas, chyba najlepiej pokazuje to, że utwór In The Middle skończył na ostatnim miejscu w głosowaniu naszego jury. Ankieta troszeczkę je wyratowała. Ale miejsce wyżej, czyli na 5. miejscu w naszej topce znalazł się nie kto inny jak bardzo popularny Danny Saucedo. Da 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 dam 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 di dansa dansa with me. Ta piosenka bardzo zyskiwała w moich oczach z tygodnia na tydzień. Tak jak na początku straszliwie waliłem w ten utwór, to w tym momencie po prostu zdałem sobie sprawę, że Dani trzyma się swoich słów jeszcze z czasów prezentacji, kiedy powiedział, że on w tym roku nie jedzie po zwycięstwo, nie jedzie po żadne wielkie miejsce, a po prostu jedzie, żeby się bawić na tej scenie. I on dostaje czemu nam taką zabawę. Ten utwór nie jest jakoś wybitny muzycznie, ale jest po prostu fajny, jest atrakcyjny wizualnie przede wszystkim i całkiem fajnie, że mamy tego Danego w tegorocznej stawce. On może wrócić za kilka lat, może faktycznie przygotuje sobie utwór, z którym będzie w stanie walczyć o wygraną. Dandy Dansa takim nie jest. Zdecydowanie takim nie jest. Jakby ta piosenka jest dla mnie jedną z najgorszych, jeśli chodzi o tegoroczny Melody Festival, ale to, jak ona zyskuje na żywo, jest nieprawdopodobne. Ten występ jest super, jest dopracowany w każdym calu, jest ciekawy, jest oryginalny. To jest coś nowego, czego jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy. I fajnie, że ten Dany jest. Mam nadzieję, że wróci jednak z czymś z większym potencjałem za rok czy kilka lat. Miło go zobaczyć. Miło, że sobie dalej radzi. Na pozycji 4 w naszym rankingu znalazł się Anton Ewald i jego New Religion. Jakby wiem, że fani nie oszaleli na punkcie Antona, ale ja kocham ten utwór. On jest tak super zrobiony, ma taki fajny klimat na żywo. Kolejny występ, który jest dopracowany do najmniejszego, najkrótszego ujęcia kamer. Świetne to jest, trzymam za niego kciuk. Ja wiem, że on się nie będzie biło zwycięstwo, ale koło top 5 może się zakręcić. I mam na to ogromną nadzieję. Anton ma super potencjał. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie też wykonaniem, bo mimo, że tam końcówka trochę się sypie, to sam w sobie cały utwór zaśpiewał też poprawnie. Mam nadzieję, że kiedyś da coś jeszcze lepszego i zobaczę go w barwach Szwecji na Eurowizji, bo to jest kolejna osoba, która ma większy potencjał, jeszcze większy. Ten utwór trochę przepadł w mojej głowie, szczerze powiedziawszy nie wracam do niego jakoś bardzo często, ale trzeba stwierdzić, że to jest jedna z najlepszych propozycji, która walczyła w tegorocznym Melody Festivalen.
Ten utwór jest świetnie zrobiony, jest bardzo dobrze pokazany na żywo, ma wszystko, żeby bić się o wysokie miejsca, jednak nie sądzę, że to jest kandydat do zwycięstwa. Bardzo fajnie się tego słucha, bardzo fajnie się na to patrzy, mamy tutaj takiego Carlosa Sainza, trochę młodszego i chudszego, który bardzo dobrze prezentuje naprawdę trudny utwór. Słychać, że on nie domaga wokalnie, słychać, że korzysta z chórków z taśmy, ale co z tego, jeśli nie będzie jej musiał jechać na Eurowizję, to nie przeszkadza mi to. Mam nadzieję, że Anton Ewald powróci na scenę muzyczną na stałe i to nie będzie taki jednorazowy powrót, bo on ma wielki potencjał na naprawdę międzynarodową karierę. Trzecie miejsce w naszym głosowaniu zajął nie kto inny, a Tusse i jego utwór Voices. Wchodzimy w poziom piosenek, które realnie mogą wygrać Eurowizję w maju. Ta piosenka ma bardzo duże szanse moim zdaniem, żeby osiągnąć tak wielki sukces. Mamy tutaj komplet, mamy tutaj utwór, mamy całkiem fajny występ i bardzo charyzmatycznego artystę i jest to moje drugie miejsce tegorocznego Melody Festivalen. Moim zdaniem jest coś jeszcze lepszego, ale kompletnie nie zaskoczę się i będę zadowolony, jeśli Tusse odniesie zwycięstwo. To jest naprawdę świetna propozycja, zdolna do walki o wiele i zdolna do wskoczenia do każdej stacji radiowej w Europie. To jest również moje drugie miejsce tych preselekcji. Tusse na żywo wywołują mnie ciarki po prostu, jest genialny, gdzie u Danego na przykład w ogóle nie widać, że ten Dany stoi na scenie, bo tam są jakieś kartony, jakiś domek, u Tusse tą scenę widać, to jest wszystko naturalne, to jest wszystko proste, super występ, super głos, super klimat utworu, trzymam kciuki. Dla mnie Tusse może jechać na Eurowizję i nawet ją wygrać. Na drugim miejscu w naszej topce znalazła się Dotter, która w tym roku prezentuje utwór Little Tot. Niestety ja już słyszę łzy fanów, jak Dotter zajmuje jakieś potężne trzecie miejsce czy czwarte w tych preselekcjach. To jest utwór, który jest dobry, ale ten hype fanów, który się pojawił, prawdopodobnie ze względu na zeszły rok, jest dla mnie absurdalny. Dla mnie to nie jest coś, co ma szansę wygrać Melody Festivalen, kiedy w stawce są takie piosenki jak Tusse i Erik Sado, o którym za chwilę powiemy. To będzie wielki flop. Dotter zakochali się fani w całej Europie, ale nie fani w Szwecji i chyba to jest największy problem. Ona nie odnosi aż takich sukcesów, żeby to mogło zapewnić jej wyjazd do Rotterdamu. Niestety, no Dotterdam this year, sorry guys. Hype na Dotter w tym roku jest czymś okropnym dla mnie. Przeszkadza mi szczerze powiedziawszy bardziej niż hype na Kainę, bo Kaina miała realną szansę pojechać, a w tym momencie wydaje mi się, że Dotter jest lekko skreślona w tej rywalizacji. To jest utwór, który pokochali międzynarodowi fani, pokochali go trochę na ślepo, bo Dotterdam zaczął się w momencie ogłoszenia nazwisk, a w zasadzie jeszcze przed nimi. I myślę, że Dotter z 3 minutami ciszy byłaby opłakiwana jako taka wielka zwyciężczyni, prawdziwa zwyciężczyni tego konkursu, co nie jest prawdą. Szwedom nie spodobało się tegoroczne Little Tot. To nie jest utwór, który jest bardzo słuchany na szwedzkim Spotify, a na to trzeba się patrzeć, oceniając popularność poszczególnych propozycji. Erik Sade, Lila Sister pojawili się w karcie na czasie. Dotter tam nie było. Ludzie ani tego nie słuchają, ani tego nie oglądają, więc no nie widzę tego wygrywającego. Nie mogę sobie wyobrazić Dotter w Rotterdamie w tym roku. No i to się nie zdarzy. Przykro mi, że wam to mówię, moi drodzy, ale nie, no ona nie pojedzie, po prostu nie pojedzie, nie wierzę w to. Moim zdaniem pojedzie Erik Sade, który znalazł się w naszym top na pierwszym miejscu. Warto w tym momencie podkreślić, że Dotter przegrała i tutaj jednym punktem, tak jak przed rokiem na realnym Melody Festivalen. Właśnie tak. W naszym ogólnym rankingu 102 punkty Erik Sade, 101 punktów Dotter. No, tylko że zaznaczmy, że to Dotter to głównie zwycięstwo w głosowaniu publiczności. Erik Sade zajął tam drugie miejsce, wygrał jury. Ten występ jest dopracowany w każdym calu, jest super wizualny.
piosenka jest świetna, jest prosta, jest trochę fast foodowa, ale to jest jej plus dla mnie, bo udało się Erikowi połączyć coś, co jest takie fast foodowe, do radia typowe, z występem, który kojarzy mi się, nie wiem, z Sią czy innymi artystami przez duże A. To jest genialne, trzymam za Erika kciuki, on może dla Szwecji wygrać Eurowizję. To jest naprawdę, naprawdę kompletna całość. Tuse ma świetną piosenkę, ale nie ma takiego występu, który po prostu hipnotyzuje. To jest zwyczajna prezentacja na scenie, a Erik przenosi nas w inną przestrzeń. To jest dopracowane w każdym calu, świetne wizualnie i po prostu niesamowite. Pierwsze wrażenie, gdy oglądałem ten występ, to było coś po prostu wow. Nie wiedziałem do końca, jak wszystko było zrobione. Szwedzi wykorzystali tutaj bardzo proste elementy. Wokół małego kwadratowego podestu umieszczono takie jakby kotary, które zasłaniały dopływ światła na scenę. Ta gra bieli i czerni to było po prostu świetne wizualnie. Piosenka jest bardzo nowoczesna, piosenka ma potencjał na brylowanie w każdym radiu w Europie i myślę, że Erik Sade, nawet jeśli nie wygra, dobrze promowany, może stać się hitem. Wielkim, wielkim hitem. Oczywiście, ta piosenka ma fantastyczny potencjał radiowy i nie zdziwię się, jak wkrótce stacje w Polsce nawet podchwycą Every Minute, bo to jest super. No wiemy, że według nas wygrać powinien Erik Sade. Zarówno ja i Hubert tak uważamy. A kto według ciebie faktycznie wygra, Hubercie? To będzie walka pomiędzy Erikiem a Tuse. Nie przewiduję, że to Tuse wygra głosowanie jury, a Erik zostanie wywindowany przez widzów. Międzynarodowe jury jest bardzo nieprzewidywalne i równie dobrze w ich głosowaniu może wygrać jakaś Klara czy inna Charlotte Pirelli. Ale myślę, że w finalnym wyniku to będzie walka pomiędzy Erikiem a Tuse z małym wskazaniem na Erika, który jednak jest postacią troszkę bardziej znaną, troszkę bardziej kojarzoną, a także jest bardziej słuchany na Spotify. Tak, ja dokładnie to samo mógłbym powiedzieć. To jest zdecydowanie walka pomiędzy Erikiem Sade a Tuse. Zwycięstwo kogokolwiek innego będzie dla mnie ogromnym, ogromnym zaskoczeniem. Myślę również, że z małą przewagą na stronę Erika, bo on ma coś, czego Tuse nie ma, czyli ten występ, który jest jeszcze lepszy. Mimo, że występ Tuse jest bardzo dobry, to ten występ Erika po prostu hipnotyzuje i to chce się oglądać, tego chce się słuchać. Trzymam za Erika bardzo mocno kciuki. O Szwecji powiedzieliśmy naprawdę dużo, bo to chyba są najciekawsze preselekcje w tym sezonie. Jednak Melfest jest preselekcjami, które co roku przynosi nam jednego z głównych faworytów do wygrania konkursu. Teraz przejdziemy do innych krajów, które w weekend wybrały swoich reprezentantów. Pierwszym z nich jest Estonia. A w Estonii, myślę, że bez zaskoczeń, drugi rok z rzędu zwycięzcą okazał się być Uku Suviste. Uku Suviste nie radzi sobie zbyt dobrze aktualnie w rankingach fanów, jeśli chodzi o Eurowizję. Nie dziwię się, to nie jest utwór, który jest jakiś wybitny. On jest po prostu poprawną popówką i nic więcej. Ten występ na scenie jest ładny, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, bo kompletnie tego utworu The Lucky One nie widziałem na scenie. Ale udało im się, zrobili coś ciekawego, zrobili coś fajnego. Przede wszystkim trzymam kciuki, żeby on wszedł do finału w tym momencie, bo jak nie wejdzie, to podejrzewam, że może stać się kolejnym desperatem typu Koistome czy Laura, którzy co roku będą i co roku będą próbować. Jaka to jest niespodzianka, no jaka to jest niespodzianka, Boże. Kochany, jaka to jest niespodzianka. No Uku musiał wygrać tę preselekcję i to od samego początku było pewne, że jeżeli Uku Suviste wróci jako taka wielka gwiazda estońskiego rynku muzycznego, to będzie murowanym faworytem do zwycięstwa. Jednak nie było to tak oczywiste podczas samego show, dlatego że tutaj mieliśmy bardzo duży chaos w wynikach. Na pierwszej pozycji znajdowała się nietypowana nawet do awansu Sisi i skreślona kompletnie przez wszystkich. Na drugim miejscu plasował się Andrzej Zawakien i Pluto, a na trzecim Kyle Killing i jego Kiss Me. O ile spodziewałem się, że to raczej głosowanie publiczności wywinduje Andrzeja Zawakina i Pluto, o tyle nie spodziewałem się, że zrobi to jury, które przyznało im aż drugie miejsce. I
taka Sisi znikąd, która się pojawiła. Nie rozumiem tego głosowania, jeżeli było ciekawe. No jeśli chodzi o Karla, to jest dla mnie trochę też zaskoczenie. Ten występ był ładny, bardzo ładny, ale czy aż tak, żeby tak mocno wyciągnęło go jury na górę? Nie wydaje mi się, zwłaszcza, że televoting to zweryfikował i dostał tam okrąglutkie zero. Wyniki televotingu było bardzo zaskakujące. Kyle Killing nie jest jakoś bardzo nieznaną postacią estońskiej sceny muzycznej i jako, że jest to postać dość popularna wśród młodych Estończyków, to wydawało mi się, że zostanie wsparty jakimiś głosami, ale chyba nie została. Jeszcze bardziej zaskakuje tak niskie miejsce u Andrea Zebekina i Pluto. Finalnie po dodaniu wyników widzów w top 3 znaleźli się Sisi, Yuri Potsman i Ukusowiste. Wszyscy zdobyli łącznie 15 punktów. Tuż za nimi znaleźli się Koit Tome oraz Andrzej Zebekin i Pluto. Oboje zdobyli tych punktów 14. Te wyniki były bardzo, bardzo dziwne. Tak małe różnice w czołówce, niezwykłe. I cała trójka, która awansowała prosto do tego superfinału, miała dokładnie tyle samo punktów. Wręcz Ukusowi z tej Sisi odwrócili swoje rankingi, gdzie Uku zdobył maksa w głosowaniu publiczności, a zaledwie 3 punkty w jury, a Sisi dokładnie odwrotnie. Max u jury i zaledwie 3 punkty w głosowaniu publiczności. Ale te wyniki widzów były naprawdę bardzo dziwne. Tak jak Sisi dostało jedynie 3 punkty od widzów w pierwszej rundzie, a Yuri Potsman, który również awansował, zdobył 8. Tak potem i tak Sisi wyszła na drugie miejsce w rankingu superfinału. Bardzo, bardzo dziwne i trochę wiejące taką Białorusią, szczerze powiedziawszy. Jakby wiecie, gdyby te różnice były niższe w tym pierwszym etapie, ale tutaj mamy sytuację, gdzie mamy Yuriego Potsmana, który był trzeci w głosowaniu publiczności i Sisi, która była gdzieś tam sobie na dnie, na miejscu 8 chyba, a nagle się okazuje, że Sisi zdobyła 5% głosów więcej. To jest 3000 głosów więcej niż Yuri. Jak do tego doszło, nie wiem. Równie nieprzewidywalne wyniki miały miejsce w Danii. Już w pierwszej rundzie Dansk Melody Grand Prix show pożegnali się The Cosmic Twins oraz Mike Trump. Te wszystkie występy w Danii, one nie były wizualnie dobre, ale Duńczycy chyba nie stawiali w tym roku na wizualnie dobre występy, natomiast mimo wszystko flopy bliźniaków mnie bardzo boli. Ten występ nie był ładny ani wizualnie, ani wokalnie. Ale mimo wszystko, ja się czułem troszkę tak, jakbym miał w preselekcjach Margaret, a tę preselekcję wygrała Taraka. Oczywiście no nie porównuję tej bliźniaków do Margaret, nie o to chodzi, ale to była jedyna szansa Danii na finał w tym roku. Kompletnie to zmarnowali, wybrali chyba najgorsze, co mieli w stawce. No jest mi przykro po prostu. Troszkę mi wstyd, ale ja na samym początku bardzo broniłem Fear of Flame, że to ma fajny klimacik, ale zupełnie nie spodziewałem się, że Duńczycy są gotowi to wybrać. No ale nie, to jest jednak jedno z pewnych ostatnich miejsc w półfinale. Jeśli nie będą ostatni, to będą gdzieś koło 16-17 miejsca, co jest słabym wynikiem. Aha, nie będą 18, przecież Armenii już nie ma. No tak, to brawo, jedną pozycję wyżej. Wow, Dania odniosła gigantyczny sukces. No cóż, nie, no dla mnie Fear of Flame to jest przebojowe warzywa Bonduel. Taka Arvin Garna 2.0, tylko jeszcze gorsza. Więc kompletnie mi się to nie podoba. Na scenie to było też po prostu brzydkie, więc nie rozumiem, dlaczego to wybrano. Ten występ był po prostu bardzo zły wizualnie i nie uważam, że to po prostu powinno wygrać. Słaba propozycja, tyle. Kolejne preselekcje, których finał odbył się w ostatnią sobotę, było w portugalskie Festival da Canção.
No i obrzydliwy język angielski wygrał. Paskudne wyniki. Jak język angielski mógł wygrać? Ja zupełnie nie spodziewałem się wygranej The Black Mamba. Z jednej strony Portugalczycy mają alergię na język angielski, a z drugiej ten utwór jest taki za bardzo zachodni, taki za bardzo amerykański. I zupełnie mi się to nie podobało i zupełnie nie pasowało mi pod klucz portugalskich wyborów. A tu zaskoczenie. Wybrali sobie coś, co będzie walczyć o jedno z ostatnich miejsc w półfinale, tylko nie to, czego się spodziewaliśmy. Kiedy słuchałem The Black Mamba po raz pierwszy, to był taki utwór, który nawet troszkę wpadł mi w ucho. To nie było aż tak złe, jak na stawkę portugalską, miało to swój klimacik. Ale no jejku, no przecież kto by się spodziewał, że to wygra, no o czym my mówimy. I jestem bardzo zaskoczony, bo jeżeli oni chcieli wybrać coś po angielsku, to nie rozumiem, dlaczego postawiono na Love is on my side, a nie na Neva z Dancing in the Stars. Który też był po angielsku, a w jury zdobył połowę punktów mniej niż The Black Mamba, wygrywając przy tym głosowanie publiczności, więc bardzo, bardzo dziwne wyniki. No nie wiem, Portugalia w tym roku raczej będzie bić się z Danią o to ostatnie miejsce gdzieś tam w półfinale. Zresztą oni są chyba w jednym półfinale, więc powodzenia. Będzie ciekawa walka tam na dnie. Chciałbym w tym momencie nagrodzić jednego z członków jury, który zachował się jak typowy Portugalczyk. I na ostatnich miejscach uplasował Saudade, szybką muzykę, Pedro Gonçalvesa, szybką muzykę oraz The Black Mamba po angielsku i jeszcze doszło im tam Dancing in the Stars Neva. Wszystko co szybkie i angielskie na samym dnie, a samo Fado w topce. Chciałbym poznać go osobiście i nagrodzić za ten wspaniały werdykt. No ale myślę, że do Portugalii wracać nie będziemy i myślę, że możemy sobie spokojnie przejść dalej. Dalej do Włoch, gdzie w sobotę również odbył się finał Festivali San Remo. No i niespodzianka, wygrywa Maneski. Wygrana zespołu Maneskin była zupełnie niespodziewana. Oni nie znajdowali się w top 3 przed ostatnią nocą, nie mieli jakichś bardzo wysokich wyświetleń i też nie spodziewałem się, że to będzie coś, na co Włosi postawią. W końcu jest to bardzo specyficzny utwór, rockowy utwór, który nie do końca pasuje do kanonu włoskiej piosenki. A to zaskoczenie. Z całego top 3, w którym znaleźli się jeszcze Francesca Michelin i Fedez oraz El Malmeta, jest to zdecydowanie utwór, który podobał mi się najbardziej. Jednak nie uważam, że to jest coś, co przywiezie Eurowizję do Włoch. Jedyną propozycją, która miałaby na to szansę, wydaje mi się, że jest propozycja Iramy. Tak, mi się również nie wydaje, że Maneskin miałoby przynieść Eurowizję do Rzymu. Wręcz przeciwnie. Dlatego jestem bardzo zaskoczony tym, jak dobrze sobie radzi aktualnie w rankingu bukmacherskim, bo Włochy, o ile się nie mylę, teraz znajdują się na trzecim miejscu w momencie, gdy to nagrywamy. I to był gigantyczny skok, więc... Duże zaskoczenie. Ja cieszę się, bo bardzo lubię ten utwór. Jest świetny, jest klimatyczny, to jest taki surowy, lekko punkowy rock, ale nie spodziewałem się takiego wyboru po Włochach. I nie wiem, jak oni poradzą sobie z czymś takim na żywo, bo to jest chyba dla nich nowość. Nie wiem, czy oni ogarną ubranie tego jakoś sensownie. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w top 3 obok spodziewanego El Malmety znalazł się również duet Franceski Michelin i Fedeza. Którego zupełnie nie spodziewaliśmy się w takiej czołówce, dlatego że przed ostatnią nocą znajdowali się na 17 pozycji i odrobienie takiego dystansu wydawało się po prostu nierealne. Ale odrobili jakimś cudem i bardzo dobrze, ten utwór też jest super. Chciałbym kiedyś z jakiegoś kraju popówkę z takimi elementami rapu, nie udało się to jakiś czas temu z Albanii. Może kiedyś coś takiego ktoś mi dostarczy, ale nie wiem. Może, nie wiem, Sylwia Grzeszczak i Liber z Polski. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Świat rozpędzi się niebezpiecznie, co z
Niestety w top 3 nie znalazł się Irama, który prezentował się jedynie z nagrania z próby generalnej. Wydaje mi się, że ta piosenka była po prostu najlepsza z tej stawki i bardzo szkoda, że nie mógł wystąpić na scenie. Bo jednak różne występy, różne wersje prezentacji scenicznych byłyby czymś, co mogłoby przekonać jury i widzów do wybrania właśnie jego. Bo moim zdaniem piosenka jako piosenka w jego wykonaniu była najlepsza. Przechodzimy teraz do wyborów wewnętrznych, których dostaliśmy bardzo, bardzo dużo. Na samym początku warto powiedzieć na temat piosenki, którą omawialiśmy wcześniej z Piotrkiem, ale po raz pierwszy została ona przedstawiona na żywo. Chodzi oczywiście o Technicolor Montaigne. Go, go, Power Rangers, turu, turu, ru, ru, ru. Dlaczego w ogóle ona to zrobiła? Okropny był ten wykon na żywo, kompletnie mi się nie podobał. Jakby mam taką okropną, może ogromną nadzieję, że Australia zaliczy historycznego flopa w tym roku. Naprawdę, bo ani ta piosenka, która jest wbijająca się do głowy bardzo mocno, to trzeba przyznać, ale jednocześnie jest tak irytująca. I ona, która jest tak charakterystyczna, nie wiem, czy troszeczkę nie za bardzo, i w tym wszystkim to, że ona może położyć to bardzo łatwo na żywo, no to może się złożyć na słaby wynik. I liczę, że poziom pierwszego półfinału będzie na tyle dobry, żeby Australia nie zrobiła tam dobrego wyniku ani w głosowaniu publiczności, ani w głosowaniu jury. Myślę, że to jest realne. Naprawdę myślę, że to jest realne, ale czekam. Zobaczymy jeszcze. Ani to dobrze nie brzmiało, ani to dobrze nie wyglądało. Jeśli ona pokaże coś takiego w Rotterdamie, no to to jest flop. To jest po prostu najzwyklejszy flop, bo ja naprawdę nie widzę Australii na dobrej pozycji w tym roku. Ta piosenka nie jest na tyle dobra i do tego nie daje możliwości, żeby to fajnie pokazać. Nawet z tym, że jest to Australia, która potrafi robić występy. O wtopie z 2018 zapominamy. Wizualnie ten występ bardzo słaby, a jest też jedna rzecz, która była bardzo ciekawa wizualnie, mianowicie Natalia Gordienko i jej Sugar z Mołdawii. Zanim jeszcze o samej piosence, trzeba powiedzieć o tym całym show, które towarzyszyło premierze Sugar. Co to było? Ja chciałbym powiedzieć, że oglądaliśmy to z naszym Discordem i chyba 6 razy usłyszeliśmy: o, teraz chyba wreszcie Natalia, i wtedy wychodził jakiś chór, albo o Boże, teraz Natalia, i zaczynał się kabaret, albo o jeju, Natalia i Filip Kirkorow. I jak w końcu wyszła Natalia, to zaśpiewała midlej piosenek Kirkorowa. Więc to były fantastyczne, nie wiem, 3 godziny mojego życia. Doskonale się bawiłem. Nie no, więcej. Przecież tam jeszcze były takie problemy, że oni przekładali premierę o godzinę. A nawet jeżeli premiera miała się już zacząć, to okazało się, że dostaliśmy po prostu content ze ścianki, kiedy rosyjskie gwiazdy pojawiały się na ściance i robiły sobie zdjęcia z Filipem Kirkorowem i Natalią Gordienko. Brakowało tylko ciasta z napisem Natalia Gordienko i tortu z napisem ukusowiste. Tort z napisem ukusowiste, mój ulubiony. No cóż, Natalia Gordienko zaprezentowała dość ciekawy utwór. I o ile ten utwór, kiedy zamknę oczy, nie jest zły, o ile kiedy widzę ten teledysk, to zaczynam płakać trochę, tylko nie wiem, czy ze śmiechu, czy z rozpaczy. To jest kicz w czystej postaci, taki rosyjski, reżimowy, okropny, nie cierpię takiego czegoś, kompletnie nie dla mnie. Ja mam nadzieję, że to zaliczy jakiegoś potężnego flopa. Filip Kirkorow niestety nie produkuje dla mnie muzyki, która jest dobra, żadna jego piosenka mi się chyba na razie nie podobała, a to jest definicja tego wszystkiego. Taka marów dla ubogich. Słuchaj,
słaba podróba małych po prostu. Z bardzo kiczowatym teledyskiem i dającym możliwość na pokazanie bardzo kiczowatego występu. Ale trzeba przyznać, że Filip Kirkorow niesamowicie zaangażował się we wspieranie Natalii Gordienko i sięga tu dość absurdalnej skali. Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek gwiazda rosyjskiego kiczu angażowała się tak mocno w jakiś projekt nie swojego kraju. Więc wydaje mi się, że tutaj pójdą wielkie pieniądze na to, by Natalia Gordienko osiągnęła finał i zrobiła bardzo dobry wynik Mołdawii. A Filip dzięki temu może zyskać okazję, żeby powrócić w roli producenta rosyjskiej propozycji. Dlatego, że od kilku lat został odsunięty trochę od tej roli. I rosyjska telewizja stawia na inne osoby, które mają przygotować utwory. To nie są już tacy typowi podopieczni Filipa Kirkorowa z piosenką Dream Teamu. To już jest inna Rosja. Ta Rosja wstawia w tym roku na preselekcję. Trochę dziwne, no ale o tym za chwilę. Więc Filip Kirkorow wyraźnie został odsunięty. Zobaczyliśmy to na przykład też na preselekcjach do juniora ostatnio, gdzie jego podopieczny przecież ich nie wygrał nawet. I w tym momencie on zaczyna sobie szukać podopiecznych chyba gdzieś za granicami. I tak było w zeszłym roku z Łuku Suwistę na przykład, no a w tym roku mamy Natalię Gordienko. Cały potencjał finansowy Filipa Kirkorowa pójdzie do Mołdawii. Zobaczymy tylko, czy to będzie zachowane w dobrym smaku, bo tego się boję. Znając Kirkorowa, no przerost formy nad treścią jest jego standardową cechą. W kiczowate klimaty, może nie aż tak kiczowate, poszła również Serbia, która daje drugą szansę wybranym przed rokiem Hurricane. Czy kiczowate, może nie wiem, czy to jest dobre słowo. Nie użyłbym tego słowa, raczej użyłbym słowa lambadziarskie po prostu. No takie trzypanie, nie? Z burzą loków, które śpiewają sobie loco loco. Tam czegoś mi brakuje w tym utworze. On ma potencjał, ale ten refren jest taki płaski bardzo. Brakuje mi jakiegoś takiego kopnięcia, tak żeby coś mnie chwyciło za gardło i wywołało emocje. Tutaj jest to takie średnie. I tyle, to jest chyba najlepsze słowo. Serbia raczej do finału wejdzie. To jest potencjał, one też są super na żywo, mają fajną energię. Trzymam kciuki. Jestem chyba najbardziej krytyczny co do piosenki Hurricane, bo ona kompletnie do mnie nie trafia. To jest typowe serbskie disco, całkiem przyjemne, ale nie sądzę, żeby mogło walczyć o jakieś wielkie pozycje. Tutaj nie ma tej chwytliwości, która była przed rokiem w Hasta La Vista, gdzie po jednym przesłuchaniu mieliśmy w głowie cały refren. Piosenka jest trochę bardziej skomplikowana, podejrzewam, że obiektywnie lepsza, ale wydaje mi się, że wzrost jakości nie jest współmierny z utratą tej chwytliwości. I Hurricane stracą w tym roku. Myślę, że chaos tu jest dobrym słowem. Ta piosenka jest bardzo chaotyczna. Jej melodia, jej instrumental, tu wszystko jest chaotyczne. No ale jeśli chodzi o panie z burzą loków i fenomenalnym tym razem lambadziarskim utworem, to pojawiła się jak grom z jasnego nieba Senhit z San Marino, która na scenę może wziąć ze sobą niekogo innego jak Floridę i zaśpiewać Adrenalinę. Ja w ogóle nie ogarniam, co się stało w ciągu ostatnich godzin. Mamy tutaj losową Włoszkę, która przepadła na wiele lat kariery po swoim flopie w 2011. W zeszłym roku ona powróciła, mając Kleopatrę, którą ukradł jej Azerbejdżan. Zgłosiła swoją randomową piosenkę i była na samym dole notowań fanów. Potem
potem nagrywały jakieś dziwne covery, które zdobywały dziwnie po kilkaset tysięcy wyświetleń przy kilkudziesięciu łapkach. Nic nie sugeruje oczywiście. A teraz nagle przygotowała po prostu hita, który ma potencjał nawet na wygranie w maju. Do tego wciąga na scenę Floridę, który jest jedną z największych postaci, które kiedykolwiek brały był udział w konkursie. Jeżeli ktoś by mi w zeszłym roku powiedział, że jakiś Chińczyk zje nietoperza, przez to odwołają Eurowizję, na której San Marino miała prezentować Senhit, która po tym roku wróci na Eurowizję z wsparciem Florydy i bangierem na zwycięstwo, to prawdopodobnie bym walnął śmiechem po prostu. A coś takiego się stało, to jest absurd. Ale cieszę się, że tak się stało, bo to pokazuje, że się da. Nawet państwa, które nie muszą mieć dobrych utworów i dobrych warunków. Małpa BBC, małpa RTVE, małpa TVP. Nie mówimy o przypadkach beznadziejnych, okej? Tego to nie dotyczy. Natomiast San Marino pokazało, że można, jeżeli tylko się chce. Jeżeli się chce, zaznaczam, odnośnie tych trzech telewizji, które wymieniłeś. Jeśli ma się trochę pieniędzy. Jeśli ma się trochę pieniędzy. Senhit, jak widać, ma ich bardzo dużo, albo wzięła gigantyczny kredyt. Jak ona nie wygra w maju, to nie wiem, czemu ona spłaci te kredyty wszystkie. Może sprzeda dom i dom Walentiny też. Całe państwo by bardziej pasowało, bo tyle, ile autorów ona musiała opłacić. No właśnie, przecież autorzy tej piosenki... Lista autorów tej piosenki jest prawie tak długa, jak nad Niemnem. Mamy tutaj po prostu czołowe nazwiska szwedzkiej sceny muzycznej. Debowie, Jimmy Joker... I jak ona ich ogarnęła w jednym miejscu? Albo ta piosenka jakąś wielką drogę ma za sobą i trafiała do 50 artystów wcześniej, a każdy inny producent dorabiał do niej coś nowego, albo to jest utwór dla Senit, kupiony na zamówienie i chyba do tego scenariusza coraz bardziej się skłaniam, że po prostu Senit dopłaciła sobie wszystkich najlepszych producentów, kazała im coś napisać, potem ogarnęła w jakiś sposób Florydę i tak mamy San Marino. Co się dzieje w ogóle? A jeszcze ten dzień był do tego stopnia absurdalny, że wtedy też ogłosili, że Polska ogłosi swojego reprezentanta, więc ilość emocji, która się pojawiła w tę niedzielę, absurd po prostu. Sama piosenka jest naprawdę świetna, jest naprawdę, naprawdę genialna. W tym momencie to jest moje top 1 Eurowizji i spodziewam się, że San Marino z dobrym występem jest w stanie bić się o najwyższe miejsce. Może nie o samą wygraną, ale top 5 jest w zasięgu Senit. Myślę, że San Marino może zrobić top 5 w tym roku. Dla mnie to jest aktualnie trzecie miejsce, za Finlandią i Włochami. Natomiast jeżeli wszyscy zgodnie mówią, że ten utwór jest na tyle dobry, że może bić się o zwycięstwo, może trochę za dużo powiedziane, to naprawdę może być dobry wynik i San Marino... On z dużą przewagą prowadzi obecnie w apce. Oczywiście, że tak, ona chyba ma z 5000 punktów więcej, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Cypr gdzieś tam zaczyna odpadać. No zresztą hype na Cyprze jest dla mnie troszeczkę niezrozumiały. A San Marino aktualnie prowadzi w głosowaniu fanów Eurowizji do zwycięstwa całości. Co w ogóle? Co? Kolejnym krajem, który przedstawił nam swoją wybraną wewnętrznie propozycję, jest Austria. Państwo to stawia na Amen Vincenta Bueno. Propozycja Amen jest balladą i to drugą balladą o tym samym tytule. Wcześniej na piosenkę o takiej samej nazwie postawiła Słowenię i Anna Soklić. Moim zdaniem ten utwór jest dużo lepszy. Zamiast potężnej ballady dostaliśmy utwór troszkę bardziej popowy, troszkę bardziej przyjazny i po prostu całkiem, całkiem fajny. Słuchalny, a to jest duży plus, jeśli chodzi o wybory, które dostaliśmy w ostatnich dniach. Ja stanę kompletnie z drugiej strony. Mi się Amen kompletnie nie podoba. Jest dla mnie asłuchalne, trudne w odbiorze, męczące. Zostaje w głowie i to jest takie okropne zostawanie w głowie, które męczy. Natomiast jedyny plus dla Austrii to, że w tym... półfinale, w tej pierwszej połowie zapowiada się być jedną lub jedną z dwóch ballad, bo jeszcze wciąż nie wiemy, co Polska wystawi, więc na pewno się wyróżni. To jest duży plus dla Austrii, ale nie widzę tego awansującego do finału kompletnie. Przy takiej ilości ballad to może być awans do finału, ale ten awans do finału na pewno nie jest pewny. Austria będzie musiała obronić się występem.
Prezentacja sceniczna odegra trochę mniejszą rolę w przypadku Grecji, która moim zdaniem przedstawiła dużo, dużo lepszy utwór. Tak. Grecja studyjnie jako utwór jest świetna, genialne zwrotki, troszeczkę zmarnowany potencjał w refrenie przez to powtarzanie Last Dance w kółko, ale to nic. Ten utwór zostaje w głowie, jest chwytliwy, jest ciekawy, brzmi oryginalnie, brzmi współcześnie, mimo zachowania klimatu takiego trochę z lat 80. Super i trzymam kciuki za Grecję, ten utwór jest dużo lepszy niż zeszłoroczna Supergirl. Ten sezon upływa ogólnie pod nazwą lata 80. Mieliśmy Rayleigh, mieliśmy naprawdę dużo utworów, które bardzo mocno nawiązywało do tych czasów i wydaje mi się, że Last Dance jest jednym z najlepszych z tej grupy. Bardzo ciekawa mieszanka właśnie takiego hero od Rayleigh oraz pewnego utworu Klary Rubasznej. Całkiem fajna propozycja i myślę, że Grecja, jeżeli pokaże fajny teledysk do tego, będzie mogła znajdować się w czołówce rankingów fanów. Jak zwykle, Mari to zweryfikuje, bo Grecja ma tendencję do robienia bardzo dziwnych występów, które nie do końca pasują do utworu. Poniedziałek niespodziewane, szokujące i randomowe preselekcje zrobiła Rosja. Sam fakt, że Rosja powróciła do preselekcji po takim czasie był bardzo dziwny. Ten finał był robiony bardzo na szybko. Artyści dowiedzieli się o tym, że startują dokładnie 2 dni wcześniej. Kiedy po raz pierwszy pojawił się temat rosyjskich preselekcji, wydawało się, że po prostu Little Big, którzy mieli reprezentować Rosję w zeszłym roku, przygotowali nieodpowiednie utwory. I rosyjska telewizja chciała, żeby oni zostali właśnie wybrani, ale odpowiedzialność za ich słabszy rezultat byłaby zrzucona kompletnie na widzów. No i szczerze powiedziawszy, propozycja, którą Little Big chciało zgłosić do preselekcji, nie była tak dobra jak UNO zdaniem większości fanów, ale moim zdaniem to był całkiem dobry poziom jak na Little Big, który w ostatnich latach nie do końca wykorzystuje swój potencjał. I generuje utwory kompletnie nastawione na takie proste teksty, proste brzmienia, ale w końcu im się to udaje, robi to dobre wyświetlenia, więc może to jest dobry kierunek. Po preselekcjach z dość słabym poziomem, przyznajmy, tam były 3 piosenki, które nikomu tyłka nie urwały, a zwyciężczyni wykazała się po prostu średnim utworem, mianowicie została nią Manizia. Propozycja Russian Woman jest zdecydowanie najlepsza ze stawki, którą dostaliśmy. Wydaje mi się, że pozostałe 2 propozycje miałyby duży problem z awansem z półfinału, a Manisha może walczyć o takie miejsce w okolicy 10, coś w tym stylu najprawdopodobniej. Ten utwór jest bardzo ciekawy. Mamy tutaj mieszankę takiego folka, mamy tutaj mieszankę rapu i wszystko jest ze sobą bardzo ciekawie zmiksowane. Nie jest to jakoś bardzo dobre, ale jest po prostu solidne i na scenie bardzo mocno zyskuje. Myślę, że dużą rolę w jej wygranej odgrywało to, że preselekcje rosyjskie były zorganizowane 8 marca, w Dzień Kobiet. I tutaj dostaliśmy piosenkę o takim mocno feministycznym tekście z krzykami "Rosyjskie dziewczyny, głosujcie na mnie". No i wszystko zadziałało. Manisha wygrała tę preselekcję i myślę, że w maju będzie walczyć o całkiem w porządku rezultat. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza od dawna reprezentantka Rosji, która nie jest powiązana z jakimkolwiek układem. To jest normalna dziewczyna z Tadżykistanu, która robi karierę w Rosji na niewielką skalę, powiedzmy. Te kilkaset tysięcy wyświetleń pod klipami to nie są wcale dobre wyniki, jak na rosyjską scenę muzyczną, więc Rosja postawiła troszkę na randomkę, ale może im się to opłacić. Powiedzieliśmy rosyjskim z Rosji, a teraz trzeba powiedzieć o rosyjskim z Białorusi. W tym momencie trzeba sobie powiedzieć jasno, propozycja białoruska nie zasługuje kompletnie na komentowanie, dlatego że jest to po prostu okropna prowokacja zrobiona przez reżim białoruski, który zgłosił coś takiego.
ты будешь всем доволен, рад всему. Я сочиню тебе специально музычку. Dlaczego oni coś takiego zrobili? W sensie, oni mieli Zenę, mieli Pusznową. Tam znaleźliby się artyści, którzy mogliby wpasować się zarówno w popowy rynek Europy, jak i w ten białoruski reżim. A dostaliśmy coś takiego. Ten żart nawet nie jest śmieszny. Tak jak kalafiory czy inne brokuły były zabawne, to w przypadku zgłoszenia czegoś takiego z Białorusi to jest po prostu śmianie się w twarzy opozycji białoruskiej. Ten zespół został stworzony tylko i wyłącznie po to, by wykonywać swoje utwory na manifestacjach sprzyjających władzy. Oni nagrywają bardzo dziwne utwory, które atakują Polskę, atakują Litwę, atakują opozycję białoruską i jawnie chwalą reżim, wychwalając, że jak to nie jest wspaniałe życie, jak to nie są inni karaluchami. To jest obrzydliwe. I zgłoszenie czegoś takiego przed Białorusią jest pluciem w twarz Europie. Mam nadzieję, że nowy dyrektor wykonawczy Europejskiej Unii Nadawców podejmie bardzo ostrą decyzję w stosunku do Białorusi. To jest jedna z niewielu propozycji, które zostały zgłoszone i zasługują na dyskwalifikację. Taka dyskwalifikacja nastąpiła w roku 2009 w przypadku Gruzji. To jest po prostu polityczny utwór, którego nie powinno być w konkursie. To chyba na tyle, jeśli chodzi o tematy, które mieliśmy sobie przedyskutować. Za tydzień porozmawiamy sobie o innych wyborach wewnętrznych, które pozostały nam w obecnej stawce. Oraz oczywiście o Polsce, którą usłyszymy już w piątek o godzinie 10. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Napiszcie koniecznie w komentarzach, kogo chcielibyście wy zobaczyć w barwach Polski na Eurowizji w Rotterdamie. Ze mną dzisiaj był Hubert. Cześć, dziękuję. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama oraz Discorda. Linki oczywiście w opisie filmu. Dziękujemy wam za słuchanie i do usłyszenia.